Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, na początek kilka takich spraw organizacyjnych. Otóż niektórzy próbują się ze mną skontaktować. Szanowni, ja doskonale zdaję sobie sprawę, ja widzę te maile, widzę co mi przysyłacie, widzę telefony, widzę z WhatsAppa. Natomiast musicie zrozumieć jedną rzecz. Ten okres akurat w tym momencie jest dla mnie wyjątkowo ciężki, ponieważ w mojej pracy następują pewne zmiany. Oczywiście na lepsze, natomiast musimy ten okres jakoś tam przeorganizować i w związku z tym, no w tej chwili ja często jest tak, że wyjeżdżam z domu o godzinie 17, wracam wczesno godzinach rannych. W tej chwili jest godzina 6:50, nakrywam dla Was film, żeby już było, jak powiedzmy niektórzy wstaną do kawki czy do śniadania, ewentualnie do wczesnego drugiego śniadania, tak, żeby sobie mogli obejrzeć. Więc jeżeli nie odpisuję czy coś, nie przejmujcie się, na pewno odpiszę wszystko ze spokojem. No pewne sprawy też mam, swoje życie muszę pozałatwiać, także bez nerwów, będzie ok. Druga sprawa, z racji tego właśnie, że mój grafik w pracy został przeorganizowany, tak się stało, jak się stało, moi drodzy, że w piątek live'a nie będzie, bo piątek oczywiście został zagospodarowany dla mnie do pracy, natomiast live będzie jutro. Jutro będzie live, moi drodzy, i na tym live'ie będzie chorąży Aleksander Siergiej, a może i jeszcze jeden gość. Zobaczymy, jak sobie swój grafik dnia ustawi, może się uda, ale na pewno będzie chorąży Aleksander Siergiej z kanału AS Info. Będziemy rozmawiać właśnie o tym temacie, który wczoraj poruszyłem, o tych ośrodkach emigracyjnych, jaki to będzie miało przełożenie na ten ruch imigrancki w naszym kraju. No i jest kilka jeszcze ciekawych szczegółów, które na pewno Wam przekażemy, także gorąco zapraszam o godzinie 20 w dniu jutrzejszym live na temat imigracji, gość specjalny chorąży Aleksander Siergiej, a może i ktoś jeszcze, zobaczymy. Następna sprawa, moi drodzy, organizacyjna. No cóż, tak jak powiedziałem, przeorganizował się tutaj mój tydzień, także w piątek live'a nie będzie, w sobotę live się odbędzie, bo sobota i niedziela to akurat są moje akurat wyszły w tym tygodniu wolne dni, także ze spokojem wszystko jest jak najbardziej na tak. Bezwzględnego mojego marudzenia przechodzimy do tematu. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, o którym tak naprawdę mówią wszyscy, ale mówią ogólnie, to jest Marsz Niepodległości w Warszawie. Otóż warszawski ratusz jest na nie. O co chodzi? Warszawski ratusz odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości pozwoleń na zorganizowanie 11 listopada zgromadzeń na trasie od Ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego. Jest to informacja, moi drodzy, z Polskiego Radia z 20.2024, 14 października o 19.26, czyli można powiedzieć jeszcze informacja ciepła. Ja Wam przeczytam, o co chodzi. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło 28 września 2024 roku pierwsze zawiadomienie o zgromadzeniu zwołanym od godziny 21 w dniu 28 października do godziny 1 w dniu 12 listopada. Cytuję, organizator złożył następnie kolejne, praktycznie tożsame w treści zawiadomienie, różniące się jedynie początkową datą planowanej aktywności. Tak wyjaśnił ratusz. W każdym zawiadomieniu o zgromadzeniu zadeklarowano udział 100 tysięcy osób. Tak poinformował ratusz. Marsz Niepodległości jest decyzja ratusza. W wydanej odmowie urząd zaznaczył, że sposób składania zawiadomień przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie pozwala uznać, które z nich jest w rzeczywistości prawdziwe i będzie przeprowadzone. W żadnym bowiem z kolejnych zgłoszeń organizator nie wycofał się z wcześniej złożonych zawiadomień. Ratusz wyjaśnił również, że wszystkie te zgłoszenia były przedwczesne. Decyzję stołecznego ratusza skomentował już rzecznik stowarzyszenia Aleksander Kowaliński. Cytuję. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości będzie odwoływać się od decyzji uderzającej w wolę dziesiątek tysięcy
patriotów, chcących 11 listopada świętować odzyskanie niepodległości w Warszawie. Tak przekazał, jeszcze raz powtarzam, Aleksander Kowaliński. Moi drodzy, oczywiście ja mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że to, co robi ekipa Trzaskowskiego, jest to sztuczne bicie piany. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że tego nie mogą zakazać, tak? Bo to jest tak samo, jakby chcieli zakazać świąt Bożego Narodzenia, jakby chcieli zakazać świąt wszystkich świętych i tak dalej, i tak dalej. Nie ma szans. Ale wiecie, po co i tego sztucznego zamieszania? Szanowni, no dzisiaj, 15, właśnie mija rok, jak tak zwana uśmiechnięta koalicja dorwała się do koryta. Tak, moi szanowni. I co z tego mamy? No, uczciwie powiem, dnia by brakło, żeby powiedzieć, czego nie zrobili. A co zrobili, co spowodowało, że nasz kraj, mówiąc krótko, stacza się po równi pochyłej. I w moim odczuciu, co ciekawe, jest afera rodziny Myrchów, a tutaj ratusz robi to, co robi. Przypadek? Nie, moi drodzy, tu nie ma przypadków. I liczę, że w komentarzach wy też się odpalicie i powiecie, o co kaman, bo w moim odczuciu jest to zwykła prowokacja ze strony Trzaskowskiego. Tak to odbieram, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, pamiętacie, na wczorajszym materiale opowiadałem o tych Centrum Integracji Cudzoziemców. No i tak wspominałem, ma być ich 49, no i tu jest mapa, moi szanowni. Będą zlokalizowane w tych oto miejscowościach. Czyli nie pomyliłem się, mówiąc, że będzie to w starych miastach wojewódzkich. Tak, szanowni państwo, chciałem wam tylko powiedzieć, że z budżetu naszego państwa na te centra integracji tak zwanych cudzoziemców zostało przeznaczone 500 milionów złotych. Szpitale zamykają, bo kasy nie ma. Na dzieci trzeba zbierać pieniądze, bo kasy nie ma. Na powodzian trzeba zbierać pieniądze, bo kasy nie ma. Moi drodzy, ta data, która teraz przepływa nad tą mapą na waszym ekranie, to nie jest przypadek. Specjalnie ją tutaj umieściłem, żeby wam przypomnieć. Moi drodzy, to rok czasu minął, jak ta ekipa trzyma się przy władzy. I powtarzałem, i powtarzam, i powtarzał będę. Oni w rok czasu zrobili większy bałagan niż ekipa pisowska za 8 lat. Tak, taka jest prawda. I taka jest również moja subiektywna opinia. Ci ludzie w tym kraju nic dobrego nie zrobili. A wy co sądzicie? Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo może ja się mylę. Moi drodzy, ale żeby jeszcze wam to unaocznić, jak to wygląda, to jest krajobraz Popowodzi, moi drodzy. Tak wygląda miasto Popowodzi. Nie ma pieniędzy na sprzątanie, nie ma pieniędzy na remonty, nie ma pieniędzy na nic. Ale 500 milionów się znalazło na nie wiadomo co tak naprawdę, bo powiem szczerze, rozmawiałem już z kilkoma osobami na ten temat. Jutro ten temat będzie dogłębnie poruszany. Chciałem wam powiedzieć również, rozmawiałem z Arctic Knightem, znacie Chrisa. On też to oglądał ten materiał i mówi, to o co chodzi? Mówi, to nielegalnych trzeba zalegalizować? Tak, moi drodzy, nielegalnych chcą legalizować. Także o tym również będziemy rozmawiać w jutrzejszym naszym materiale na live o godzinie 20. Ale zobaczcie, to jest krajobraz Popowodzi i nie ma pieniędzy, żeby to sprzątnąć. Natomiast na Centrum Integracji Cudzoziemców jest. No krew się w człowiekowi gotuje i już mi kawy nie trzeba. Moi drodzy, pamiętacie, jak jakiś czas temu wspominałem na temat tych sytuacji z ludźmi, którzy przyjęli eliksir, jak będzie ich atakował wirus Marburg. Ja wam coś pokażę. To jest z Twittera. Ja wam dam linka pod filmem. Pod moim filmem będzie link do tego. Jest to materiał 7-minutowy.
Będziecie mogli, moi drodzy, sobie to wysłuchać. I już mówię, dlaczego tak robię. Dlatego, że gdybym go tu zostawił na YouTubie, to ten film i tak spadnie, a zapewne mój kanał by dostał bana, więc nie mógłbym żadnych innych później treści znowu publikować przez tydzień przynajmniej. A w ten sposób, jak to się mówi, będzie wilk syty i owca cała. Kto będzie chciał, to sobie obejrzyj. Tam są napisy, także bez problemu można to sobie przetłumaczyć. Wejdziecie sobie z linku, nie musicie mieć nawet Twittera. To tak przy okazji w kwestii formalnej do wyjaśnienia do tego, co mówiłem kilka dni wcześniej. Ale żeby nie było tak kolorowo, ja wam jeszcze chciałem coś innego pokazać. Również materiał z Twittera na waszych ekranach. I teraz ciekawostka, użytkownik Andri Kornhauser, tak, przy nim jest ta Hanuka i tak dalej, nie wiem, czy to jest fake konto, myślę, że tak, bo tu jest jakiś Tomasz CK1, ale nie w tym rzecz, bo sztab generalny Ukrainy oficjalnie świętuje powstanie UPA, zbrodniczej nacjonalistycznej organizacji mającej na sumieniu okrutnie wymordowanie około 500 000 Polaków, Żydów, Słowaków, Węgrów i Rumunów. Ukraina to było i jest i będzie zło. I tu jest, moi drodzy, generalny sztab ZSU i przetłumaczone z ukraińskiego przez Google. Dziś, 14 października, przypada dzień utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tę symboliczną datę ustaliło w uchwale z dnia 30 maja 1947 roku prezydium organu zarządzającego Głównego Rady Wyzwolenia Ukrainy na czele z Romanem Szuchewiczem. I tu są zdjęcia, bo już komiksy banderowskie są, moi drodzy. No cóż. I ktoś mi powie, że im trzeba pomagać. Gonić to. Wszyscy won, moi drodzy. Nie ma takiej możliwości. Czemu? No to ja wam pokażę zaraz czemu. Materiał podesłany od użytkownika Facebooka. Ciocia Jadzia, dziękuję. O co chodzi? Tu jest, moi drodzy, taki spotet widzew. Ubiegłej nocy, 12 października 2024 roku, skrzyżowanie marszałków. Naćpani i pijani Ukraińcy, dachowanie samochodu, z auta wyleciało pistolet i siekiera. Moi drodzy, ja nie wiem, no bo przeważnie w Polsce jak ktoś wozi, to wozi gaśnicę, klucz do kół, ewentualnie trójkąt, gaśnik i apteczkę, a chłopaki wożą pistolet i siekierę. Tymczasem polski nierząd kombinuje, jak tu Polakom zabronić broni czarnoprochowej. No właśnie. A teraz sobie wyobraźcie, ile takich samochodów jeździ z siekierami i pistoletami po Polsce? Liczę, że odpalicie się w komentarzu. Tak, moi drodzy, i to koniec dzisiejszego odcinka. Jest krótki, no ja też, tak mówiłem wczoraj, nie jestem na baterię, muszę się wyspać, ale jutro przy live'ie nadrobiny. Komu się podobało, poproszę o lajka, pamiętajcie o subie i o puknięciu w dzwoneczek i nie tam, gdzie niektórzy myślą. Aha, ale jeszcze miałby być suchar. Ale zamiast suchara, muszę wam to, kochani, pokazać, to jest screen. To jest screen, który dostałem od jednego z użytkowników. Michaś, dziękuję. Naprawdę to jest sztos. Ja tu zmniejszę, żebyście widzieli. To jest screen Nowe Spotted Elk. Moi drodzy, idzie zima, a Polacy to jest naród bardzo pragmatyczny. Czytamy. Temperatura ciała kury to prawie 42 stopnie. W kawalerce razem z nami zmieści się 30 sztuk. W okresie grzewczym powinno wystarczyć, aby nie zamarznąć. Do tego jajeczka, a po zakończeniu chłodów, witaj rosołku. Mój plan nie ma słabych stron. Odpisał Jakub. Zapach. Ale Franek odpisuje. Jakub, kury będą się musiały przyzwyczaić. Tak, moi drodzy, musiałem wam to pokazać, bo jak ja to przeczytałem, to po prostu się śmiałem, aż mi łzy poleciały. No niestety, tak czasami bywa, że życie pisze lepsze scenariusze, niż by ktoś to mógł wymyślać. Dziękuję za dziś, zapraszam na jutro. Dobrego dnia, trzymajcie się, hej!